Skąd w ogóle wziął się albo wzięła się taka formuła hokus pokus? Czy w ogóle zastanawialiście się nad tym, skąd to się tak naprawdę wzięło? No i czy tak naprawdę warto to powtarzać, tą formułę, czy nie? Skąd tak naprawdę się wzięło? No takie słowa jak hokus pokus, czary mary, abrakadabra. Chyba w zasadzie każdy zna te formułki jeszcze z czasów dzieciństwa, z czasów bajek, wizyt w cyrku, jakichś tam szkolnych pokazów iluzjonistycznych. I tak naprawdę rzadko kto wiązałby te słowa z prawdziwą czarną magią i związaną z nią jakąś antyduchowością. Tym niemniej, przynajmniej pierwsze z wymienionych zawołań, czyli hokus pokus, w swojej etymologii miało wybitnie charakter antykatolicki, bo hokus pokus jako pseudomagiczna formuła w sumie upowszechniło się w Europie na przełomie XVI i XVII wieku, równolegle z ekspansją ruchów protestanckich. I to właśnie protestantom przypisuje się dzisiaj autorstwo tych właśnie słów hokus pokus. Ponieważ jeżeli wejdziemy sobie do tekstu mszy świętej, kiedy kapłan podczas przeistoczenia podnosi chleb i mówi: to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane, no to w oryginale, znaczy może nie w oryginale, ale w łacinie, gdzie wcześniej była odprawiana msza, słowa te brzmiały hoc estenim corpus meum quod probobis tradetur, prawda? Hoc est enim corpus meum. To jest bowiem ciało moje. I pewne grupy protestanckie właśnie w celu takim prześmiewczym, które nie uznawały realnej obecności Jezusa podczas Eucharystii w ciele i w krwi, czyli w chlebie i winie, jako sposób prześmiewczy zamieniały te słowa na hoc est enim corpus meum, na słowo hokus pokus, żeby pokazać, że niby ten kapłan jest takim czarnoksiężnikiem, który coś tam miesza, coś tam robi i coś tam zmienia. Teoria ta w sumie wydaje się sensowna również z tego względu, że negacja realności przeistoczenia była jednym z fundamentów w sumie teologii reformackiej, bo w Holandii zresztą formuła hokus pokus wypowiadana jest po dziś dzień jako hokus pokus Pilatus pas, co już samo w sobie jest nawiązaniem do słów symbolu apostolskiego, czyli umęczon pod Ponckim Piłatem. Oczywiście, jeśli mielibyśmy bronić protestantów, to żeby być takim bardziej obiektywnym, trzeba by powiedzieć, że na ich obronę można wspomnieć, że również o innej takiej tezie rozważanej przez językoznawców i o genezie zwrotu hokus pokus, choć tak naprawdę obie mogą się pokrywać i jedna nie wyklucza siebie wzajemnie, ponieważ hokus pokus był to również pseudonim żyjącego na przełomie XVI i XVII wieku angielskiego komika i kuglarza Williama Vincenta, który używać miał nonsensownych takich pseudołacińskich formułek dla odwrócenia uwagi publiczności od istoty wykonywanych przez siebie sztuczek. Tak jak powiedziałem, jedna i druga wersja istnieje. Językoznawcy bardziej przychylają się do tej pierwszej, czyli do wpływu protestanckiego na powstanie tych słów, natomiast możliwe, że coś tam było związane również z drugą kwestią, czyli tego magika.